12 lipca 1975 roku w weekendowym wydaniu nowojorskiego Nowego Dziennika ukazał się nekrolog. Dotyczył on żołnierza Legionów, bohatera wojny polsko-bolszewickiej, ostatniego komisarza generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku, działacza polonijnego oraz kawalera orderu Virtuti Militari. W tym krótkim tekście znalazła się jednak informacja najważniejsza, ponieważ dotyczył on jednego z najwybitniejszych oficerów polskiego wywiadu w historii, Mariana Chodackiego. Marian Chodacki w ostatnich miesiącach swojej misji w Gdańsku w swoich raportach pisał o wzroście szowinistycznych oraz triumfalistycznych nastrojów wśród ludności niemieckiej, a także o strachu mieszkańców wolnego miasta Gdańska, w szczególności mniejszości żydowskiej. 23 sierpnia 1939 roku pożegnał on swoją żonę Halinę, która wyjechała do Polski. Chodacki przeczuwał, że wybuch konfliktu zbrojnego to kwestia dni, a może i godzin.